Jak ktoś to serwer online. Online. No, wezmę wszystkie noże i tym podobne. Mhm. Nie wiem, czy robić z lin to. Jak się da z tych białych, to rób. Z białych nie da się właśnie. Tylko da się z tych lin. No właśnie z lin z materiału się nie da. Da się tylko z lin z takich normalnych. Czekaj, mi się wydaje, że się da. Że się da. Włócznie zrobić z tych białych lin. No nie da się. No nie, faktycznie. Ale wiesz co, ta small rope może być traktowana jako ta rope z tego. Więc jak masz tam jedną to sprawdź, czy się nie da. W sensie lina materiału, czy co? Wróćmy mi to HP. Nie, do kurwa. Nie. No dobra, to rób z jeansu. Jebany helikopter, kurwa, że musi tu latać akurat. Z nożyczek będę też robił to. Z jednej nożyczki tylko zostaw. No. On leciał. Nie. Nadal chuj krąży. Ze śrubokrętów też będę robił. Tylko też ze Z2 na przykład. I też jeden nawet, bo jeden mam. Ja też mam jeden przy sobie. Desek. Chyba przejazd ale lipa. Nie, a te przyczepki to potem po wyborze w cholerę. Nóż kuchenny ulepszony? Tak, no bo to masz tinkering przecież. No co, ale nie wiedziałem, że będzie na nóż kuchenny. Takie brajne śrubokręty mogą być. No. Zrób moździerz i tłuczek? What? To jest dyził tylko. No to tak sobie wyobrażam. Ale Turcja żeś mnie zaskoczył, że o 4 godzinie to odcinki już wrzucą. Dlatego ty tak długo śpisz. Ładnie tak. Spany? Nie. A to sztabca musiałem dzisiaj wziąć, bo też długo spałem. Mi się spało chyba do 11? Kurwa, to ja jakoś chyba też tak. O 11 to ja zasnąłem. Ja wczoraj to do 15 spałem. Ja siedziałem do chyba, nie wiem... Kurwa, no nie pamiętam do której siedziałem. Niedługo, nie krótko chyba. Wszystkim będzie trzeba ten męd naprawdę pozabijać, bo... Słyszę jak się tłuką. I się pozabija. Żeby zaraz nie było tak, że nam rozwarł coś. No, na początku biorę te wszystkie śrubokręty i tym podobne. Będzie trzeba zrobić te wilcze doły definitywnie. Co? To co? A w sensie, że pułapki? Mhm. Wilcze doły. Tak to się nazywa? Tak. No. Odwrotnie. Muszę tu dołożyć. Aktorowi się już chyba gra znudziła trochę. Czemu? Już niechętnie wbija na Zomboida. Mi się znudziła tylko na singlu. Na singlu w ogóle gry są ciężkie, że tak powiem. Żeby ogrywać, czy ogólnie? Żeby ogólnie ogrywać. Ja tam lubię na singlu grać, to znaczy, ale... ja tu mówię o grach takich właśnie sandboxowych, nie? Mhm. Wiadomo, gry, które mają jakąś fabułę i tak dalej, no to... Single player jak najbardziej, ale takie... Jak te, no to już ciężko. Minecraft. No właśnie, no wyobraź sobie Minecrafta na singlu? Ja przeżyłem wiele razy, znaczy się. No to ja bym nie umiał. No, najbardziej to... ten... Na singlu, jeżeli grałem w Minecrafta, no to jak najszybciej przejść go. Się wtedy nie bawiłem w jakieś budowle i takie inne. No właśnie, ale jeżeli chodzi o taką, wiesz, grę lightową, no to to by było głupie. Ale Minecraft mi się ogólnie cały znudził. Sandboxami ogólnie się szybko nudzi. Znaczy szybko, źle, przepraszam. Inaczej, nie szybko, a dobitnie się nudzi. Czyli jak grasz długo w tą grę, to potem na x czasu masz z nią spokój. No. Ej, serio, dobijają nam się jak cholera. Po lewej stronie. Spróbuję ich ogarnąć. Byłbym wdzięczny. Przy okazji sobie nabiję level. Tamtych już nie trzeba. Zbierałem chyba całe drewno już z okolicy, które jeszcze było. Się uczepiły tego płotu jak muchy gówna. Dosłownie. jestem z powrotem. Double kill, kurwa. Wiem, że nagrywasz dalej, nie? No. Bo jak chcesz, to możesz włączyć teraz. Tak? Mhm. Ja sobie to dosztukuję. Okay. Dużo ich nie było w sumie. Może się złapie. A tam po lewej stronie na górze też ich wytłukłeś? No. Mało ich. Nie wiem, słyszałem, że się tłuką, więc... No już się kierunek mi wpadł. Znaczy w sumie już drugi nawet. No i gitara. I to znacznie łatwiej teraz, co? Szkoda mi trochę tego 5. levela, co straciłem. Skip jednak umarł. Umarł i nie żyje. W sensie, no ja go zabiłem. No. Bo nie mogłem walczyć w ogóle ręką. Mhm. Ale jednak hordę mi się udało popchnąć na ziemię całą i... Wypychał wszystko. Zabić. Jeden mod wyburzeniowy odstawię do skrzyni. Okej. Uuu, skończyły mi się gwoździe. Są tu jeszcze... Są, jest do cholery, tylko to co miałem w sobie. Nie wiem, czy widzisz, no ale ogólnie garaż kończy. A widzę, widzę. Czas najwyższy. Czas najwyższy, dosłownie. Żałuję, że 4 tego nie zrobiłem, kurde no. Tak teraz bramy nie zamontuję tam. Brama jest 4-kowa. No ale cóż, trudno się mówi. Będzie bez zamknięcia. No i te wieżyczki obserwacyjne też mnie trzeba ogarnąć. Dobra, montuję noże do chleba. No i są włócznie. No i elegancko. Idę odłożyć już niektóre. Ci powiem, Xturcjan, że my nawet zaczęliśmy tynkować ściany. Takie u nas bogactwo. Jak ja skończę to, co mam skończyć, zobaczysz, jaki to fort będzie. Widzisz? Aż tak? No. Tak. O, tak. Był łaskawy panicz, który w Lola dzisiaj grał prawie pół dnia. Spokojnie, nie grałem aż tyle. Ja bym tylko ci powiedział tyle. Żałosne. Że grasz w Lola. Ja wiem, że ja sam grałem tyle czasu, ale widzisz, ja odwyki już nie gram. A ty grasz dalej? Dobra, montuję noże kuchenne. Okej. Okay. Czekaj, bo Xturcjan też gra w Lola chyba. Nie pomyślałem o tym. Za długo gram, też prawda. A ja zagrałem w Lola tak z 3 dni i sobie pomyślałem, a pierdolę. No ja dostałem banchata i wkurwili mnie tym po całości i powiedziałem sobie, że chuja, nie dostaną moich pieniędzy więcej. Stars mi skoczyło. Na 8. poziom już, pierdala. Nie miałeś powodu, mi miska zniknęła? No, żeby grać, to trzeba mieć kurwa psychikę dużą. Oj tak, To się zgadza z tobą. Wyjebane mieć. No ja nie potrafię mieć wyjebane na tych ludzi. A jak grał w coś, to też tak jakby, że... O, stolarstwo mi wbiło w ogóle. Jak moje? Książkę przeczytaj. Robiąc to włócznie. Zrobiłeś sobie... Czytałeś książki na stolarstwo? No. A, to dobrze. Tak coś mówiłeś i nie skończyłeś. Nie, że jak moje wbicie wprowadziło cały temat w ogóle. Ktoś grał, ktoś... Ale dlaczego przestał? Nawet nie tylko konsola. Oj, aktor. Taka magia. Przestań grać w ligę. Brawlhalla zacznę grać. Brawlhalla już lepiej, bo tam przynajmniej jesteś sam na rankedach. Jeżeli pieprzysz, to tylko z własnej inicjatywy. A nie przez teammate'ów. LOL niszczy ludzi. No, w LoLu jesteś równie, że tak powiem, uzależniony od swojej drużyny, dlatego jak przegrywasz, no wiadomo, w większości jak się gada, że się przegrywa przez team, to się przegrywa przez samego siebie. Ale no czasem są sytuacje, gdzie naprawdę starasz się kurwa i wychodzi ci wszystko pięknie, ładnie, a jakaś piczka ci czuje całą grę. No tak w coś miałem wiele razy. Tego testu też jest troszeczkę inna sprawa. Bo w LoLu, no niestety nie oszukujmy się, ale rządzą statystyki. Zdaje się, czasem bania ci wleci wartownie i możesz wylizować wszystkich. Gdzie ja to włożyłem? Kurde, nie znikaj mi. Tarka, bla 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 bla. O, tu jest. Chyba chciałem. Xturcjan, gdzie ty jesteś? Farmie. Jak tu brak miejsca do kwitu? I strasznie szybko stolarstwo leci, gdy się robi to włócznie. No to dobrze. Ale to wiesz, dopiero pierwsze poziomy, nie? No. I teraz potrzebuję 7500 expo na 9. Montuję łyżkę na ten, na włócznie. Szkoda, że z gałązek nie mogę zrobić. Mogę tylko z gałęzi. No nie mówcie, że się nie da. No dobra, da się. O, jak ładnie teraz. Trochę światła wpadło. Już bardziej to chyba tu trzeba. O, ile tu jest gałęzi. Ja pierdolę. Zajebiście. Ej, ale jakim ujem ja to zrobiłem na 6 kratek? To ja wszędzie tak zrobiłem. Nie, to jest 5. Czemu ten garaż ma 6? No 6. Kurde. Dobra, to ten garaż jeszcze będę modernizował w takim razie. Mam połowę levelu drugiego. W starstwie? Tak. Szkoda, że te włócznie dużo ważą. Dobra, zaraz wrócę. Restartuję komputer chyba. Aktor? No, bo z Discorda ten się zrobił z online na offline. Ej, my mamy kurwa tyle śrubokrętów, że ja pierdolę. Trzeba cieszyć. No. I już, stąd. No ja tak nie resetował komp. Mi się tak wydawało. Myśleliśmy, aktor, co robiłeś? Nie wiem co, ty rozłączyłem się i do was na bazę tam podjechać. My się ciebie nie boimy. Nawet przez płot byś nie przeskoczył. Nóż mi się popsuł. Na gorzej. W szczególności, że jesteśmy w trakcie robienia wilczych dołów. Dobra, montuj te widelce. Sześć gałęzi, ja pierdolę. Raj. W sumie dobrze, że przynajmniej wszystkie te gałęzie poogarniasz. No. Ale gałązki to już swoją drogą będzie trzeba inaczej. Dobra, skalpel na włócznie. Tylko zostaw z jeden. Zostawię. Już nie wiem, czy skalpele brać na włócznie to jest dobry pomysł, powiem ci szczerze. Ale mamy tyle tych skalpeli. Jak wolisz. A, to jest tylko to dobre, to nieważne. Nie rób tego. Chciałem ciebie rozmontować. Dobra, Turcjan, co ty robisz? Buduję. Co budujesz? Jak wszyscy chyba tutaj. What? A jaki wy macie płot? Z czego? Zesek. A, to amatorszczyzna. My to mamy, wiesz, takie bale wszędzie pierdolnięte. Co, możesz skakać do strony śmierci? Jak się gwoździ nie ma, to trzeba bale robić. Czyż jak ja mam w tej chwili 9 pudełek gwoździ, o czym ty mówisz? Tylko? No po co mi więcej? Nie chcę ci nic mówić, ale robienie tych podstawowych ścian to takie pójście na łatwiznę. Ja pierdolę, ile włóczni żeś porobił. No i dobrze. Mam robić jeszcze? No rób. Odłożyłem jedne nożyczki, jeden skalpel i coś tam jeszcze jeden, i śrubokręt. Próbuję zawiasów. Takie gałęzi. Jak skończymy te nasze wygibasy w bazie, to będzie trzeba zrobić chatkę rybaka. No. Tylko się ogrodzoną. Włócznie mogę zrobić z deski. Ale deski to mi są potrzebne. A, ale już przypadkiem przerobiłem jedną. No to jedno, to tam jeszcze luz, ale nie ruszę ich więcej, bo... Dobra. Patyków jest zajebania, a tego już nie. Ja też tego nie tykam. Potrzebuję zawiasów od zajebania. Mamy chyba. Gdzieś powinny być. Tamki też mamy. Materiały. Właśnie, jeszcze miałem coś zrobić. Literatura, gdzie jest? Pierwsza pomoc, poziom 3. Czytaj to szybko. Mozera idę odnieść następne włócznie. Możesz też już łopatę wziąć i zacząć kopać. Wpierw to muszę tam pochować włócznie. I porobić włócznie. Wiem, że tych zawiasów wcale dużo nie mamy. No to co się zrobi? Wypad do miasta, się poniszczy drzwi. Tam w bramę puka. Na bramy ktoś puka? No. Stuku puku. Której? Tu z lewej, właśnie tu. I po mojej stronie też. Napełnię sobie butelki wodą. Fajnie teraz tym automatem, ale będzie trzeba jeszcze jakieś znaleźć. No, przydałoby się. Dobrze, do pracy. No, fajnie. No i elegancko. Nasz myśliwski następny mi się popsuł. W ogóle stolarstwo na drugi poziom mi wbiło. Ty się cieszy. Nawet nie zauważyłem. Ty, ale tinkering leci na tym. Kurwa, zaraz będę miał pierwszy level. Fajnie. Ja to muszę tu rozmontować wszystko. No ja tu desek nie mam. Ogólnie jedno stanowisko już mamy gotowe. Dobra. Czy tam jest solarstwo, tam 2? A nie, bo dachu jeszcze nie ma. Dobra, to nie gotowe. No, fajnie. Już nie ma drewna. Pierwszy raz przeczytałem książkę Stolarstwo, tam 2. Jeszcze żyjesz, o dziwo. Co? Mówisz, że jeszcze o dziwo żyjesz. Dlaczego tak okrutny? Szczery po prostu. Dzięki. Teraz śrubokręt na włócznie. Ej, Turcjan, co tu będzie? Przejście. Zresztą ktoś będę chodzić. Tinkering na jeden mi wpadł. Nice. I następny nóż myśliwski się popsuł. Strasznie się psują te... A bo ty potrzebujesz noża myśliwskiego do tego, żeby w ogóle robić włócznie. Tak. Albo inne jakieś noże. Mhm. Mogę to zrobić z maczety, z kamienia zaostrzonego, z noża kuchennego, z noża z kamienia, z tasaka. Najgorsze jest to, że mi wcale dużo tych noży myśliwskich nie zostało. A masz jeszcze śrubokręty i resztę. No. A, w sensie do roboty, dobra. Kupuję. Mogą zachować noże kuchenne. Ale troszkę nie pomyślałem o tym. Oczyszczę nam z gałęzi całe pobojowisko. Następny nóż się popsuł. Jeszcze masz gałęzie. W sensie w garażu. No dobra. Zostały dwa noże, o kurwa. Dlaczego ja jestem taki przeciążony? Ja ciągle przeciążony lata, bo te uszy noszę. A, dobra, od lin. Nie, nie nawiercę ich. A bym zjebał. Prawie. Ja ten śrubokręt zostawiłem w domku na ziemi. Mhm. Żebym go sobie nie rozjebał. Śrubokręty w ręczach znajdziemy też. Gdzie ty może myśliwski będzie trzeba pozbierać. W całym miejscu. Następny się popsuł. Ostatni mi został. To lipa. Te zepsute pójdą do kosza, no bo nie warto ich naprawiać, a zepsutych nie mogę dać na włóczy. No to tak, to teraz wrzucaj na śmietnik. Popatrz jaki towar, nie? Nice. Muszę zamrozić. Tylko masz tego. No. To weź zacznij rozwalać te framugi jak możesz, tym pomożesz do z tym. A że ci chodzi o młot wyburzeniowy? Nie, młotek zwykły. A ty wiesz jak to ogółem działa, czy tak średnio, bo... ściany zwykłej nie rozwalił, nie? No co, no po prostu działa na choroby jakieś. Na co ty drzewa? Się spożyć zmniejsza zmęczenie. Zmniejsza, no to po prostu to mniej śpiący jesteś jak to jest. Witaminy? Nie, żeńszyn. Żeńszyn działa na potencję. To idę szukać dalej. Okay. Zbieractwo sobie nabijam. No piłę bym musiał mieć. A, no dobra, to nie potrzebuję skądś pomocy twojej. O, on uśpiertano. No i chuj. Nie mam z czego robić już w uszy. Jeśli nie ma noży żadnych? No. Weź sobie zbieractwo, włącz może jakiś kamień znajdziesz. No, będę musiał. Ale to za robota jeszcze muszę teraz wyrzucić te noże i odłożyć w uszy. To możesz zacząć robić doły. O, to przed bazą. Mhm. Kurwa, ile tu noży pójdzie? 5 poszło 6 noży. 6 noży do świetnika. Zobaczysz, ile jeszcze będziemy kurwa mieć na wilczy dołych. Nawet na pewnie jedną stronę nie starczy, co zrobiłeś. No wiem. Tak chyba nie będziemy pakować po 5, tylko po 2 na przykład. Starczyłoby nawet i może na 3 tak do jednego. Serio? Nie wyszło ci to? Jakiś ciebie stolarz? Dobra, idę zakić. Ponad połowę już wbiłem 9 poziomu. Co jest? Dalej? Będę leciutko uspokajał głód. Aha, bo chcesz spaść? No. Nie będę żerał wiele, tak żeby się najeść. Tylko jedną puszkę. Więc ciągle będę łaził na głodzie. To też nie za dobrze, bo masz wtedy siłę zmniejszoną. No ale... Jak masz burczy w brzuchu, to jest bez żadnego tego efektu. Więc na tym się staraj trzymać. W sumie. Ale póki co to mi się nie przyda. Jak wolisz. Dobra, tryb zbieractwa. Udało się. No, nie szukaj wszystkiego, tylko kamienie. Wiem, że znów zapomniałem opisu odcinka. Znaczy opisu nazwy odcinka wpierdzielić. Musiałem na chwilę przestać grać. Dzisiaj o 14 to wyjebałem właśnie to samo. Kurwa, żadnych kamieni. A co to jest? Co to jest? Chwila. Ale co? Znalazłem coś. No. Co? Nie wiem. Aha, bo to jest lina. Dobra. To jest tak kurwa głupio oznaczone na tym. Na trybie zbieractwa. Puszka. No. Już desek zabrakło. Ostatnie 4 bale. No ale 2 stanowiska mamy prawie gotowe już. Już kurwa, czy ja znajdę w końcu ten kamień? Zaraz zbieractwo mi wejdzie na pierwszy poziom. Co znalazłem? No, zbieractwo na pierwszy poziom. Znalazłem rozmaryn jakiś. To jest żywność. Aktor szuka węszenia. Kurwa, ale kamieniu... Kamienia? Co ja pierdolę? Kamienia nie widzę w ogóle. O, następną rzecz znalazłem jakąś. Co to jest? Co to jest? No, starstwo 9 wpadło. Zbieractwo drugi level. Żywokost. Co ty robisz, chłopie? Zastosowany jako układ przyspieszenia zranie... Kurwa, czekaj, co? Zrzucanie się złamanych kości. Ja dzisiaj jestem jakoś senny chyba. Ty jesteś codziennie senny, kurwa, nieważne o której godzinie. Pietruszkę znalazłem. W sumie dobrze. Chcesz pietruszkę? Pewnie. Drewna mi brakuje. O, kamień w końcu. Jak wymija temat, nie? No co? Ja mówię, że mi drewna brakuje, a tu no kamień znalazłem. No. Szałwia czarna. Yeah. W końcu. Dobra, jak mam wstrzeć kamień teraz? Kamień zaostrzony. Młotek. Aha, no dobra. Już młotek? No. Dziwne, że z innego nie mogę, po prostu młotek potrzebuję. No, strzel sobie i to wyrzuć mnie. Młotek mi daj. Ale rzuciłem przecież. A, faktycznie. Dobra, no to mogę sobie już pójść z tego trybu zbieractwa. Idę szukać nad. Czego idziesz szukać? Że idę szukać dalej. A dalej. Na zbieractwo. Ale fajnie się coraz szybciej pali te papierosy. W twoim wypadku to znacznie szybciej. No. Dobra, pietruszkę i tą mieszał wieczorną dodam do kuchni. Żarcie znalazłem przy okazji, więc fajnie. Dopiero tutaj. Czy tam zbieractwo są dwa? Rozmontuj. Ej, kamień zaostrzony ma ten, nieskończoność tego. On może być ciągle używany. Ej? No. Widziałem. I on nawet mniej waży. Zajebisty. Bo pewnie dłużej robi. Nie, właśnie nawet szybciej. Lol. Zajebiste. Mogłem tak od samego początku w sumie. Tyle noży nie rozpierdolił. No. A skąd mogłem wiedzieć, że to... No, człowiek się uczy na błędach. No, na przyszłość będzie. A szkoda tych noży, bo by poszło 6 włóczni następnych. Weź wyzbieraj jeszcze te patyki ode mnie z garażu. A, bo jednak chyba się rozwalił. Kurwa, a nie pokazywało wytrzymałości, myślałem, że on jest nieśmiertelny. Nieśmiertelny kamień! No w sumie kamień jest nieśmiertelny, masz rację. Co ty chciałeś, żebym zrobił? Pozbierał te cholerne patyki, które tu leżą, wszystkie, łącznie z tymi małymi. Weź się na jakąś kubkę. Desek ci nie ruszą. Nie, desek nie. Tam jeszcze w środku są. Ale mamy piękne garaże. Trochę mi to konstrukcję zepsuje. Ale cóż, czasem tak bywa. A kawałki drewna? Też możesz zabrać. Dobra. No i nie mam już drewna w ogóle. A fajnie wykombinowałeś, żeby to było przejście. Przejście? W sensie pomiędzy tymi garażami. A, aż z jednego do drugiego? No. Kamień. To wygląda. Dobra, idę powywalać te gąski, kawałki drewna do śmietnika. No ja wiadę kładem tutaj, w ogóle pogarniam trochę ten pierdolnik. Czemu tobie tak ciężko jest? A, sorry, jeszcze mam 3 bale. Tu chyba deski jeszcze leżą. Oczywiście, że tak. Ja też trochę pobuduję sobie. Ja odstawię włócznie. Kurwa, ja muszę następny ten znaleźć kamień. Co masz? Ty nie przesadzaj, poćwiczysz sobie zbieractwo. Raz. Serio? Nie mam kluczyka do tego? To już nie będzie potrzebne. O! Kamień. I on jest zaostrzony. Następny kamień. Musimy pojechać po więcej skrzynek. Ty. Znalazłem owoce leśne jakieś. Trujący owoc leśny. I nie jedz. Nie, ja to najlepiej. Trujący grzyb, świeże 4 sztuki. Jak chcesz się zadrzeć, to powodzenia. Aktor, just do it. Rucjan. Chcesz? Nie, dziękuję. Trujący grzyb, świeże 4 sztuki. To się podzielimy. Dziękuję. Czemu? Podziękujesz jak zjesz. Do zupy ci dorzucę. Mogę ci oddać, chcesz? Nie, nie chcę. Nie lubię. No to co koledzy, spotykamy się w jednym miejscu, gotuję zupę, do jednej miski dodam akurat grzyb trujący. Szkoda, że tu składniki widać, tak to byśmy zrobili sobie jakieś te... rosyjską ruletkę właśnie chciałem powiedzieć. Ej, ale w sumie się da. To się da? Bo czekaj, bo jeżeli masz tak położone, co nie? To ty chyba nie masz napisane, z czym to jest, nie? Tego ci nie powiem, bo nie wiem. Dałbyś młotek na chwilę? Dałbym, tylko na chwilę. Bo tak to wiesz, dajesz taką miskę, nie widać co w niej jest, ale jak już weźmiesz, to już musisz zjeść, to już... Xturcjan. Chodzę sobie po łące, a tutaj kilof. No to wasza łąka? Mhm. To już przez chwilę wysrany, bo ja kurwa kilofami cię nie napierdam. Nie, bo ty je kurwa rozrzucasz strasznie. No to. Jak się rozwali, no to rzucam. Ty nie bijesz nimi sobie, w nich rzucasz tymi kilofami. Też. No dobra, no to dwa zaostrzone kamienie, no to na ile to starczy? Tak na 10 włóczni? Tego ci nie powiem, bo nie robiłem nigdy. Xturcjan. Rośliny na leki ci robię, zbieram. Zbieraj. To na leki też można? No tutaj jest wiele takich leczniczych. Jak znajdziesz. Tutaj jest takie na złamane kości, rany. A nie, to jest ruletka z tymi kamieniami, one mają procent jakiś na to, że się rozwalą. No to zależy od konserwacji pewnie. Już wzięły i się rozjebały. Wszystkie? No. Xturcjan. Spójrz na mapę, gdzie ja poszedłem. Zrobiłem dwie włócznie i się rozjebały. To ja tam drzewa ścinałem. No kilofem. Właśnie. Kilofem ścinam. Nie wiem, czemu tam kilof to nie jest pojęcie. No ja podejrzewam. O, jakaś roślinka. Owoce leśne. Nie wiem, aktor, ty kurwa kompot gotujesz? Mhm. Ktoś chce? Nie. No to skip, to wiem, że nie będziesz chciał, bo dostaniesz specjalną. Aha. Specjalnie byś dostał taki z owocami leśnymi. Z grzybami. Ze specjalnych upraw. Fajnie, miło. Widzisz, jak kolega o ciebie dba? Ty go tak wyzywasz non stop. Ja się tak dbam. Specjalnie kolekcjonuję trujące grzyby. Dzięki. Będą na kolację albo na deser. Koledzy, odbanujmy kawarę i dajmy mu grzyby. Pamiętaj, że kawar jest tutaj tematem tabu. Ale dobra, to... On nawet kurwa na te grzyby nie zasługuje. No to dajmy je Dewiko. Dewiko możemy dać. Dewiko zasłużył. Na półkę sobie postawi, a jednego zje. Dobry plan. Poniosłem te rozbite szkło i wywaliłem. Dobrze, super. Jest z gałęzi, ja pierdolę. O, dżdżownica. Jedz. Wiem, pyszna będzie. Ogon sienica. Smacznego. To kurwa jest bliżej natury. Specjalnie dla skipa zbieram trujące grzyby. Znaczy wiesz, ogólnie te robaczki to bym z chęcią przyjął. Do buzi. Nie wiem, szamka. Gdzie ty chcesz przyjąć. Nie wiem czemu do buzi, ale... No bo szamka. Zaczynam się o ciebie bać, powiem ci szczerze. Bez podtekstów. Za późno. Znajdź mi zawiasy. Tylko skip, wiesz, że to ci do kompotu dodam. Nie będziesz się tam bawił. To jest zajebiste. Jednorazówka. Oj, tam jednorazówka od razu. No, jeden raz wypijesz i już więcej żadnego innego nie wypijesz. Takie dobre. No. Zbieram te gałęzie z pobojowiska. No i super, jeszcze te zombiaki mnie trzeba do końca wywalić. No. Ale i tak już nie ma tragedii. Gałązki, a gałęzie zostały na wuszy. Ale ja też się pozbierali i postawiłem nową kubkę. To znaczy, jeżeli chodzi o te gałęzie, to ogniska byłyby spoko. W sensie gałęzie, że te duże? Nie, te małe. X-y. Pietruszka. No to akurat mam ich 57. Rabarbar. Łabałbał. Pominął. Szyszkę też wezmę. Ty, dobra, ja zacznę z kill-offem chodzić. Potem jak tutaj przyjdą zombiaki, to przynajmniej użyję czegoś, co mi jest niepotrzebne. Kill-off jest zajebisty. Wiem. Tylko pytanie pod jaką kategorię broń to się zalicza? Siekiery. No właśnie, a ja siekier nie nabijam. A no to możesz mi dać. No jasne, przejadę się tam do ciebie i ci wręczę sobie. No, możesz, zapraszamy. Aktor, nie krępuj się. Przy okazji zostanie zastrzelony. Nie. Ja powiedziałem, że weźmiemy go do piwnicy, ale nie da się piwnicy zrobić. Nie da się? No nie w budynkach, które sami sobie zrobimy. Bez sensu. Parkour. Dobra, trochę tych siekier powpada, to... Te liny też będzie trzeba sprzątnąć. No. Trzeba. Ja póki co gałązki zbieram. Kolejna dżdżownica. Nie gąsienica, przepraszam, nie dżdżownica. To dżdżownica czy gąsienica? Gąsienica. Gąsienica? Łabałbał. Ale taką muzykę leci. Chilloutowa. No. Jagódki. Xturcjan, kompot zrobię. No rób. Jak to zrobi ten tak zwany słynny studencki kompot. A co się stanie, jak skoczy na grilla? Nie wiem, próbuj. Zamord zamortyzował. Jak wskoczysz na grilla, to ja ci jeszcze specjalnie podaruję ten kompot, tak wiesz. W ramę nagrody. Jak ty trzeszczysz? No już nie. Napił się kompotu, do tego trzeszczy. Zakłócenia, aktor. Do tego wierzę. Do tunelu. Do tunelu wjeżdżam. Już ci docięło. Wjeżdżam do tunelu, koledzy. Słychać, słychać, aktor, słychać. Mayday, mayday. Rozbijemy się, kurwa, zaraz. Kurwa, 165 gałązek. Ja oficjalnie skończyłem ściany. Jeszcze brakuje tylko dachu, jednej bramy, jednych drzwi. Dobra, jeszcze chwilę pochodzę i idę robić Turcjanowi kompot. Smacznego. To nie mi smacznego, ja tego pić nie będę. No to Turcjana mówi. Ja te dwie naczepy wypierdzielam. Turcjan, pić będziesz? Okej. Okay. To wiadomo. Spoko. Ale ty nie zauważysz. Do zupy wpierdala. Dobra, wracam do bazy, nie chcę mi się szukać dalej. Turcjan. Bo teraz to już trochę daleko poszedłem. No i tu są jeszcze widelce, łyżki, jeden nóż myśliwski. No. Gdzie? W czerwonym samochodzie. No to też będzie trzeba wziąć. Ale ja póki co i tak nie porobię tych... teraz. Bo nie masz kamieni. Czekaj, chyba że nóż myśliwski jest. Zaraz ci powiem, czy jest, czy nie ma. O, i dwa zawiasy jeszcze były, zajebiście. Jest nóż myśliwski i działa. No na siku mogę powiedzieć. No to dawaj, weź te wszystkie przedmioty z tym. A tutaj jeszcze czyszczę trochę. Się zrobiło tak czysto po tych gałązkach. I było tyle najebanych. Czysto tutaj, tak sobie zobaczysz i ten... W ogóle brak gałązek. Są tylko gałęzie. Okej, okay, zabierz sobie z bagażnika samochodu. Dobra, to gałązki gdzieś przerzucić, no nie? No, można nawet na podłogę gdzieś w jedno miejsce wypierdolić, nie? To nie jest problem. Szyszki powyrzucam.